odpowiadam dalej, ale on mi właśnie napisał, że Katie do niego zadzwoniła tydzień temu i mówię, dobra, ale o co chodzi, kurwa? Nie wiem, pewnie z nim chciała porozmawiać, Macie, ale mi nic nie powiedziała. Nie wiem, czy mi się to tak podoba. Ale od kiedy wstawiłam to zdjęcie, że byłam na policji, to ten człowiek zrobił sobie inne konto i napisał do Katie, że jest detektywem i że chciałby nam pomóc, ale zapomniał, że pamiętamy to konto i że on już nam napisał z tej strony raz, więc wiemy, że to on. Ona wtedy napisała, że nie, nie, dziękuję. Byliśmy u policji i szanse są bardzo wysokie, że go dostajemy, bo zrobił kilka błędów i od tego momentu też już pokazały wiadomości, w których niby mówię, że jak on mnie zdradza, to wezmę jego brata. Jest po mnie, fuj. Macie, ale mi nic nie powiedziała. Nie wiem, czy mi się to tak podoba. Ej, najlepsze jest to, że ja teraz dostałam wiadomość, bo kolega Katie pracuje u policji i oni byli skontaktowani. Niby oddał wczoraj jakiś samochód, który ja niby jadę i on był pełen koksu. I kurwa, o co tu kurwa chodzi? Normalne. Ja na przykład dzisiaj z Katie coś nagrywałam, bo musiałam nagrać taki wywiad, no bo teraz przez koronę to niestety oni tam nic nie mogą robić, tylko ja muszę kurwa robić. No i ona mi pomagała. I wtedy ona dostała jakiś sweter jej wysłali, znaczy kolega, no i ona chciała być miła i chciała wstawić zdjęcie z tym. Kurwa, tak się sobie nie podobała, że myślałam, że zaraz dostanie histerii, a ja jeszcze nigdy takiej nie widziałam. Ona jest najpewniejszą kobietą, którą znam. Czaisz to, że pewna siebie kobieta jest naprawdę w stanie zachować ze względu na to, chociaż naprawdę wcale się takimi rzeczami w ogóle nie zajmuje. To jest straszne. To jest kurwa straszne. Czego Jerome zobaczy, bo ja teraz tutaj zostaję w Monachium na Sylwestra, bo nie chcę psuć dzieciom i każdemu kurwa ten, ale ja go zostawię. I dopiero jak on, znaczy on mi mówi, że on zrobi ta statement i powie, jak było, ale nie wierzę mu, a zostawię go. Ale naprawdę go zostawię i zobaczymy, co on wtedy zrobi. To może się jeszcze uratuje, ale ja nie chcę być z kimś, spisywać długą listę, co jak będzie, jak już powiedziałam, on chce, żebym ja się przeprowadziła do Monachium. No i zatwierdził mi, że chce ze mną to życie, chce, chce ze mną.
chcę, żeby nam się to udało i planuję też wywiady i planuję też zdjęcia, a powiedziałam, że ja nie chcę od siebie nic wymuszać, kurwa, mówię, że ja chcę być z kimś, kto sam z siebie chce mnie wspierać i jest dumny z tego, że ze mną jest, a nie kurwa. Tego wyobrazić. Wszyscy jesteśmy w szoku, naprawdę wszyscy. Wszyscy są pod takim kurwa wrażeniem. To było nieodmówione. Ja się rozstałam kilka dni temu, znaczy powiedziałam, że chcę przerwę, bo po prostu nie daje nam się i tylko się kłócimy. I wczoraj, znaczy przedwczoraj jeszcze do niego zadzwoniłam. I chciałam mu powiedzieć, że on ma mi powiedzieć, jak to robimy z mieszkaniem i tak dalej. On na to powiedział, że za mną tęskni i cieszy się, że dzwonię. Ja powiedziałam, że no, ale nie dzwonię z powodem, żeby ci powiedzieć, że wszystko okej, tylko raczej odwrotnie. I obudziłam się na następny dzień do tego. Więc nie wiem, o co chodzi. Jestem kurwa w szoku. Jadę teraz do prawnika. Nie, ze mną nie rozmawia, znaczy zablokowałam go i on mnie też. On pisze czasami z moją mamą i mówi, że wyszły jakieś filmy na jaw moje i że ja go zdradzałam, ale jak się, no kurwa źle, no co mam zrobić? Czuję się zdradzona, okłamana i oszukana i jestem w ciężkim szoku. Z drugiej strony się cieszę, że nareszcie wyszło na jaw, jakim on jest kurwa. Twoje komentarze, jestem ci bardzo wdzięczna. No, będzie wszystko dobrze. Ja teraz szukam nowe mieszkanie. Jestem w szoku, że wywalił mnie na zbitą mordę z małym dzieckiem. Bardzo mnie to wywaliło znowu na łopaty. Wyryczałam się jak byk, bo on zgodził się na ten wywiad, a to jest dla mnie takie straszne, bo ona wtedy, jak była w Top Model, to nikt jej nie lubił. Każdy ja byłam jedyna, która ją wzięła w am i ją trystowała, która dla niej była. I tyle razy się zdarzyło, że ona była w Berlinie i nie miała rzeczy do ubrania, bo ktoś pojechał z jej walizką, to stało. Ona z nim coś miała, to po chuja, ona chce teraz ze mną pójść na mecz. Jak ja się dowiedziałam, że ona za moimi plecami się chciała z nim spotkać, to wywaliła mnie to na łopaty. Ale i tak nie miałyśmy ze sobą kontaktu już wtedy dużo. Bo mówiła, że jest taka paranoid, bo ktoś ją stokuje i ona wtedy też nie miała Instagramu i zmieniała cały czas numery. I jak ona wtedy nagle skądinąd do mnie zadzwoniła, to było, nie wiem, niecały rok temu. Powiedziałam, ej, nie chcę ciebie mieć w swoim życiu, odpuść sobie. No i to jest teraz reakcja. Bo teraz w końcu też nie byłam pewna, czy on mówi prawdę, czy nie, ale ona wtedy mi powiedziała, że no dobra, ale to był powód, żeby być taką arogancką. Kurwa, jak za moimi plecami pytasz się mojego faceta, czy się z tobą spotka, to jest powód dla mnie, nie? I ona teraz płacze i mówi, że jest dobrą koleżanką. Oni się od kilku lat nie widzieli, od trzech. I on bardzo źle o niej mówi, ona o nim. I teraz są gute Freunde? Nie, no to mnie tak rozwaliło na łopaty, jak ja to zobaczyłam, że po prostu nie wiedziałam już, co mam zrobić. To jest taki falszy szpil, co tu się odpieprzam. Plecami chciała się z nim spotkać. Ja myślę, że ona po prostu wtedy już była w szoku, że on się we mnie zakochał i nie mogła z tym sobie poradzić, wiesz?
I teraz po prostu znalazła sposób, żeby mi oddać, nie? Żeby się odwdzięczyć. No i ja może bym nawet coś na nią powiedziała, ale cały czas sobie wmawiam, że nie schodzę na ten sam poziom, nie schodzę na ten sam poziom jak oni. Nie, nie, nie. Do tego ona jest w ciąży, to jak to wygląda, jak się atakuje taką laskę, nie? Znaczy ja. Ale jestem w szoku, bo ona, kurwa, jestem w szoku, ja tyle razy dla niej byłam, da, i on, kurwa, nie, dobra, no dobra, tak jest i będzie wszystko okej, okay, tylko jakby to się teraz uspokoiło, ja bym mogła zacząć od początku, to by było okej, okay, ale mi się wydaje, że cały czas, co 2 dni, coś nowego, nie, to jest masakra. Ej, to ale tak na ludzki rozum, nie? Ja udostępniam Kasi głos. To, co Kasia mówi, to nie ja mówię, to mówi Kasia. I teraz jej najbliższa przyjaciółka robi z niej kłamcę, bo ja nie rozumiem. Katie do niego zadzwoniła tydzień temu i mówiła, dobra, ale o co chodzi, kurwa? Nie wiem, pewnie z nim chciała porozmawiać, ale mi nic nie powiedziała. Nie wiem, czy mi się to tak podoba. I ty mówisz, że Kasia wiedziała, że ona dzwoniła do Żeroma, tak? A jaka jest prawda? Zaraz udostępniam głosówkę Kasi. Opowiadam dalej, ale on mi właśnie napisał, że co je, że następna moja ofiara jest piosenkarzem niemieckim? Ej, kupuj, kurwa, zjedli kolejny w tym fake news. Słuchaj, zaczęłam obserwować byłego ta DJ-a Katie, ale to nie on jest następny. Ja specjalnie tak zrobiłam, żeby oni myśleli o tym, że on jest następny, a on nie jest następny. Kurwa, ci oni są przewidywalni. No na ty potworku mały. To w takim razie, jak mama Kasi wysłała, co odpisałam, dlaczego się nie skontaktowała? Później to zrobiła Nicole, która też mówiła, skontaktuj się z nią. W którym jawnie Nicole jej powiedziała, że parę rzeczy mi da. Więc jeżeli Nicole, którą Kasia kochała nad życie, dała mi parę rzeczy, dlaczego Katie, przyjaciółka Kasi, nie chciała się skontaktować ze mną, wiedząc, że mam kontakt?